Bracia i siostry, it's a happy privilege. Mam ten wielki przywilej. That we know. My, przepraszam, że wiemy, our sins are forgiven. Że nasze grzechy są odpuszczone. That's the most wonderful thing. To jest najwspanialsza rzecz. Maybe we are sick. Może jesteśmy chorzy. And people now long for health. Today. Dzisiaj ludzie bardzo tęsknią za tym, aby być zdrowi. And when we see the government in this world, i kiedy patrzymy na rządy tego świata, you could think health is the best thing ever. To tak moglibyśmy sądzić, że zdrowie jest najważniejszą rzeczą pod niebem. And it's really important. To jest oczywiście ważne. We have a German proverb. Mamy takie przysłowie w Niemczech. I wish you health because that's the most important thing. Życzę ci zdrowia, bo to jest najważniejsza rzecz. And they always say to the people. I mówimy to często sobie nawzajem. There is something much more important. Ale jest coś o wiele bardziej ważnego, ważniejszego. And that is a blessing of God. To jest Boże błogosławieństwo. And one of these blessings of God is. I jednym z tych błogosławieństw jest. That we know that our sins are forgiven. To, że wiemy, że nasze grzechy są odpuszczone. Because of his name. Z powodu Jego imienia. So his name is a guarantee for that. Jego imię jest gwarancją tego dla nas. We know a lot of things, normally as Christians. Jako chrześcijanie zwykle znamy wiele prawd. You know, Jesus is God. Wiemy, że Jezus jest Bogiem. We know that we have a three, one God in one. Wiemy, że mamy tych trzech, którzy są jedno. Something about Muslim people. To jest coś, co muzułmanie hardly understand. Nie są w stanie zrozumieć. I'm in contact with a man. Mam pewien kontakt z człowiekiem. He says to me, you believe in three gods. Mówi, ty wierzysz w trzech bogów. Because one and one and one is three. Ponieważ 1 plus 1 plus 1 to 3. And I always ask, answer to these people. Ja zawsze odpowiadam jemu i ludziom takim jak on. Your mathematic is wrong. Twoja matematyka jest zła. Because one times one times one is one. Ponieważ 1 razy 1 razy 1 jest 1. That's not easy to understand. Czy to trudno zrozumieć? That's not easy to understand. A, okay. To nie jest łatwo zrozumieć. But, so is God. Ale właśnie takim jest Bóg. Where are we to understand God? Where are we to understand God? Czym jesteśmy, aby zrozumieć Boga? He dwells in the light you cannot see. On mieszka w światłości niedostępnej. But we can see the revelation of God. Ale możemy widzieć objawienie Boga. I want to speak today something with you what we should know. I chciałbym przeczytać dzisiaj ten fragment, który oczywiście powinniśmy znać. First verse is in 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, wiersz 16. 3:16, yeah. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Your preacher, I am translator. Please read. But only one verse, or what? Yes. Yeah, it's done. It's done, okay. Oh, that's very big. When we read the Epistle to the Corinthians, kiedy czytamy list do Koryntian, we found that we have a God. Odkrywamy, że mamy Boga. Who realized that we, in the later days, że w tych późniejszych dniach would fight against the truth of God. Would fight against the truth of God. Also confessing Christians. Ogólnie rzecz biorąc, chrześcijaństwo nawet będzie przeciwko prawdom Bożym. For that reason, Paul wrote this epistle. Więc z tego powodu ten list, Paweł napisał ten list. As if he knew what modern people would think today. Abyście wiedząc,
co ludzie, współcześni ludzie mówią czy nauczają. He is an apostle of Jesus Christ. On jako apostoł Jezusa Chrystusa. He writes to the assembly of God in Corinth. Pisze do zboru Bożego w Koryncie. And he does it to the sanctified in Christ Jesus, którzy powołanym świętym, to jest pierwszy list do Koryntian 1:2, powołanym świętym. Called out with all those in every place. Wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Who call on the name of Jesus Christ, our Lord. Already I read it, yes. So, that is that he realized, maybe you would say here in Gabów, it's not for us, because only for the Corinthians. A więc my w Grabowie nie możemy powiedzieć, że to jest tylko do Koryntian napisane. I say that because we have a lot of teachings in Corinthians. Ponieważ mamy wiele nauki w liście do Koryntian. Where the Christians today fight very strong. Ponieważ przeciwko której tej nauce współcześni chrześcijanie są walczą, czy są przeciwni. I will, for example, give only one passage in 1 Corinthians 14:34. Chciałbym podać tylko jeden przykład, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział. Women should be silent in the assembly. Yeah. 14:34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić. Lecz niech będą poddane, jak zakon mówi. So it's only for the Corinthians. They say. Że mówi się, że to dotyczyło tylko Koryntian. Maybe it's only for the culture of the area where they live. Może to akurat był po prostu taki zwyczaj, który tam panował. Or Paul was never married. Albo dlatego, że apostoł Paweł nigdy nie był żonaty. I remember brother. Pamiętam brata. He was married. Który był żonaty. And he had no place where to go. He was married. He was married, mm-hmm. And on this marriage journey, mm-hmm. They came on a Protestant church. I on trafił do kościoła protestanckiego jakiegoś. And there he attended a Bible study. I akurat trafił na rozważanie takie tygodniowe. Normally only all people present. Gdzie zwykle tylko starsi byli obecni. And also the pastor. I pastor. But the pastor was a lady. Ale pastor był kobietą. And in the study they discussed a special person, I don't know what kind. No coś było rozważane akurat. But the lady said, "Oh, you are so strict. He just came to the Lord not long ago." I ta kobieta, ta prowadząca powiedziała do tego brata, ty jesteś dopiero co nawrócony, jesteś taki bardzo, jak to powiedzieć, inne słowo tutaj jest, w sensie, że jakby z przesadą coś rozumie. Nie? You believe this literally, you believe this passage literally. Że zbyt dosłownie, literalnie rozumiesz ten fragment. If you do that, I could not preach here. Gdybym to zrobiła, to bym nie mogła tu głosić. Because it is said, women should be silent in Ponieważ the church. Jest napisane, że kobiety mają milczeć w zgromadzeniu. And he said, exactly, that is the point. I mówi, właśnie o to chodzi, to jest tak napisane. Do we really believe what the Bible says? Czy naprawdę wierzymy w to, co Biblia mówi? And that is also the point today. I to jest tak samo ważne dzisiaj. More and more we go down. Ponieważ to, co Boże czy duchowe, można powiedzieć, upada coraz niżej dzisiaj. And the Holy Spirit knew that. I Duch Święty wiedział o tym. And so he wrote this letter. A więc dał napisać ten list. What was amongst the Corinthians? Co działo się pomiędzy Koryntianami? I am more like Paul. I like this man. Czyli ja jestem jak Paweł, on mi się podoba. I'm more like Peter. Ja jestem raczej jak Piotr, tamten jest dopiero. I'm more like Apollos. Apollos, thank you. Albo kto inny mówi, ja to chcę być jak Apollos i iść za tym, co on naucza. That's a picture of how we act. To jest obraz tego właściwie, jak my się zachowujemy. And there were some who were the most worse.
some who were the most versed because they said, I am after Christ. I am for the party of Christ. Ale niektórzy byli, można powiedzieć, najgorsi z nich wszystkich, bo mówili, że ja jestem Chrystusowy, czyli ja jestem ten jedyny prawdziwy. And they made Christ to a head of a party. Więc oni uczynili Chrystusa częścią swojej sekty. So, czy głową swojej sekty. That's in our heart. To jest w naszych sercach. How many sects we have in Christendom? Jak wiele tych odłamów czy sekt mamy w tym świecie właśnie z powodu takiego myślenia. The Lord was crucified. Pan Jezus był ukrzyżowany. To collect all the children of God. Aby zgromadzić wszystkie dzieci Boże w jedno. In one. Yeah. That's our problem. There were a lot of other problems. Jest też więcej, można powiedzieć, problemów. They started that to realize that they had we will see that later. But they built in a very bad way. They built the house of God in a very bad way. Oni jakby budowali ten zbór, czy można powiedzieć, tworzyli te zasady, które istniały w środku, w zły sposób. Paul was this wise builder master. Paweł był tym mądrym budowniczym. And others will come and build again further on. Ja, a inni przychodzili, żeby kontynuować tę budowę, jakby budować dalej. No, we can build with gold and silver. Możemy budować, tak jak jest napisane w trzecim rozdziale tego listu, 12 wiersz, ze złota, srebra. We can build with stones, with stones or with we can build with wood straw. I tak jest napisane tutaj, jeśli ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy. So he says, when the fire comes, to jest napisane, jeśli kiedy ogień przyjdzie, it will show what will remain. To wszystko będzie wypróbowane w ogniu. And then he continues and says, do you not know? Verse 16. I właśnie zmierzamy do tego 16 wiersza. Czy nie wiecie, that you are a temple of God, że to wy jesteście świątynią Bożą. You all belong to this building. Wy należycie do tego budynku, tej świątyni. And the Spirit of God dwells in this building. I że Duch Święty mieszka w tej świątyni, czyli w nas. And the Spirit of God dwells also in you personally. Naturalnie Duch Święty też mieszka w nas, w każdym z nas osobiście. The brother once said, we have the best Paul said song. The best way that God can revive us. We have all what we need to for revival. Okay, a więc że mamy tak naprawdę wszystko, aby prowadzić to błogosławione życie dla Boga, czy żeby nas duchowo napełniać. We have the Spirit of God dwelling in us. Mamy Ducha Świętego, który mieszka w nas. And we have the Word of God. I mamy Słowo Boże. But we are so weak. Ale mimo to jesteśmy tak słabi. And more and more become weaker and weaker. No i niestety stajemy się coraz słabsi. Nobody, he says, no, if anyone defiles the temple of God. 17 wiersz. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. For everything what we have to do with in the Bible. Ponieważ cokolwiek chcemy uczynić with the Bible. With the Bible. Cokolwiek chcemy uczynić ze Słowem Bożym czy z Biblią. It's holy. Jest święte. And czy wszystko, co jest w Biblii, jest święte. And so are you. So are you, he said to the Corinthians. I tak wy nią jesteście, tą świątynią. So every doctrine in the Bible. Każda nauka w Biblii should be fulfilled with our life. Powinna spełniać się, czy być wypełniona w naszym życiu. Mr. Ironside was a Bible teacher 100 years ago. Ten brat, o którym tutaj Harald wspomina, był nauczycielem 100 lat temu. He lived in the States. Żył w Stanach. And he once said, i powiedział kiedyś, you have not really understood the doctrine. You have not really understood the doctrine. Że nie zrozumieliśmy jeszcze nauki, jeśli until you live in it. Jeśli nie wprowadziliśmy jej w czyn. And it's so important. To jest takie ważne. So we go on, chapter 5. A więc and we'll see that we have a lot of things what we
should know. Przechodzimy do rozdziału 5 i widzimy, że jest tyle rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć. Chapter 5, verse 6. Szósty wiersz. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Oh my dear, what happened amongst the Corinthians? Cóż, można powiedzieć z takim smutkiem czy żalem, co działo się wśród Koryntian? We sometimes think when people come to the Lord outside of the world. Ponieważ myślimy, że kiedy ludzie przychodzą ze świata, poznają Pana, their hearts were overflowing with joy. To od razu ich serca zaczynają jakby tryskać tą radością. And that we have no sight for the danger of sin. I po prostu jakby nie zauważamy nagle grzechu, czy w ogóle ten grzech jakby przestaje dla nas istnieć. And it should be so. Tak powinno być. I remember brother told us not only once. Pamiętam brata, który wielokrotnie nam mówił. Read the Bible. Czytaj Biblię. Came to the Gospels. Came to the Gospels. You mean the meetings? No, the Gospels. In the Gospels. Okay. Czytaj Ewangelię. And you read the Gospels? Czytaj Ewangelię, tak. And you found this wonderful person of the Lord Jesus Christ. I szukaj tej wspaniałej osoby Pana Jezusa. And he repent totally. He repent to the Lord. He ask for forgiveness. Mm-hmm. I po prostu wtedy wyznawaj swoją winę. And you believe the Gospel. Mowa o tym człowieku, że on po prostu czytał Ewangelię, doszedł do pokuty i uwierzył. And then he told us, through joy, I couldn't stop praising the Lord the whole night. I po prostu mógł chwalić Pana całą noc z powodu tej radości, którą miał w swoim sercu. And Satan doesn't like that we have so much joy in our hearts. Oczywiście szatan tego bardzo nie lubi, kiedy my mamy radość w naszych sercach. There come dangers, there come slipperies. Pojawiają się sidła diabelskie, pokusy. You remember them that there is fornication among you. I tu jest napisane, że słyszy się o przeteczeństwie między wami. One has the stepmother. Has sexual intercourse with the stepmother. Chodzi o relację seksualną, jaką miał ktoś ze swoją macochą, czyli drugą żoną swojego męża. Things that also in the world are not present. Ojca, przepraszam, tak. Things that are not also not seen in the world in that time. To są rzeczy, które po prostu działy się wtedy na świecie. To było w jakiś sposób, można powiedzieć, zdarzały się takie rzeczy. And we are in danger today more and more. Dzisiaj jesteśmy coraz bardziej w niebezpieczeństwie tego rodzaju. And he said, if he did this, he had to be what he said. Excluded. Yeah, I wanted to tell you what he said. Verse 3 on the end. As being absent in body, I have heard this information, but present in the spirit, I indeed have judged already as though I were present concerning him who worked out these things in the name of our Lord Jesus Christ. When you are together with also in a power of three and four. Yes. 5 rozdział, 3-4 wiersz. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. How can we do these things? How? Jak możemy takie rzeczy uczynić? People say today. Dzisiaj ludzie mówią, and they argue that we have the same bad heart. Że mamy takie same złe serca jak kiedyś. And a lot of Christian meetings, a lot of evangelical meetings. I wiele zborów, ogólnie rzecz biorąc, ewangelicznych. Do not exclude people because of that. Nie wyłącza, czy nie osądza tego rodzaju grzechów i nie wyłącza tych ludzi ze społeczności. Now apostol starts. Ale apostoł tutaj mówi. You are boasting in yourself. Mówi, że wzbiliście się w pychę, staliście się pyszni. Your boasting is not good. I to nie jest dobre. Do you not know that little leaven? Czy nie wiecie, że odrobina tego kwasu zakwasza całe ciasto? The whole lamp. Never
I've thought also for myself. I can't say that. What is in my heart? Never said that before. You more and more you go on with the Lord. Że jakby żyjąc z Panem, to pojawiają się w moim sercu rzeczy, których nigdy wcześniej nie było. And I remember a word of Mr. Heiko. I pamiętam słowo brata Heikopa. That he said, I did not believe that the Lord really saved me because such a wreck that a bad person. Kiedyś brat Heikop powiedział, że dla mnie wydaje się to niewiarygodne, że Pan Jezus umarł za takiego nędznego, marnego człowieka jak ja. And that's true. I to jest prawda. It's more than true. To jest bardziej niż prawda. We have had problems in a meeting last year. I would never expect that that happens. Pewne problemy, które się akurat u mnie w zgromadzeniu pojawiły, nigdy bym się nie spodziewał, że takie rzeczy mogą się w ogóle zdarzyć. Misuse of children. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Here is the sexual relationship with the stepmother. Tutaj jest akurat relacja, ten związek seksualny z macochą. And if we not act as assembly of God in to that sense. Jeśli nie będziemy jako zgromadzenie Boże właściwie zachowywać się czy osądzać tych grzechów, to deliver such a one to for the destruction of the flesh, czyli po prostu nie oddawać szatanowi, jeśli nie będziemy tego robić, takiego człowieka, we will really very soon see that you little leaven leavens the whole lamp. To bardzo szybko zobaczymy, że te odrobina tego kwasu czy tych drożdży po prostu rozprzestrzenia się i wszystko staje się zakwaszone. And John Luther was a man who was a very famous preacher, gospel preacher in the Protestant Church. W Niemczech był pewien człowiek bardzo znany z kościoła protestanckiego, bardzo znany ewangelista. His name was William Bush, maybe one or the other. Wilhelm Busch, na pewno znamy. Jezus naszym. And I remember preaching once that he said. I on kiedyś powiedział. In the church meeting there were a couple. Że w zgromadzeniu było małżeństwo. Living together in sin. Wierzące, przepraszam, not marriage. Not marriage. Okay, para żyjąca w grzechu. And he said that they only one minute can stay under the preaching. I cannot believe that. He said in that preaching. But they only one minute will stay under the preaching of him without going outside. I cannot believe it, he said. This couple. That they dare to stay more than one minute under the preaching of this man because he preached very clearly. Yeah, że dla niego było to bardzo dziwne, że oni po prostu sin. Ponieważ ciągle on mówił na temat grzechu, na ten temat, a jak gdyby to ich nie ruszało. Tak, to przynajmniej rozumiem. Po prostu byli obecni, mówili, no piękne kazanie. Ale dalej żyli w grzechu. To jest problem kościoła protestanckiego przez setki lat. Teraz mamy homoseksualnych pastorów. Lesbian pastors. What? Lesbian pastors. A lesbian, czyli kobiety, które są lesbijkami i są pastorkami. Woman who is a bishop. Kobiety, które są biskupami. And says God is a woman. What? They say God is a woman. Yes. I mówią, że Bóg jest kobietą. You can believe everything in the church. Można uwierzyć, okazuje się, we wszystko. Because of lack of the principles of the Bible. Ponieważ nie trzymają się tych zasad objawionych w Słowie Bożym. We should know more things what the Bible teaches in chapter 6. Oczywiście powinniśmy coś więcej wiedzieć, co Biblia mówi. To szósty rozdział nam mówi. It's very interesting. To jest bardzo interesujące. Do any of you dare when you have a matter against another to go to law before the unjust, not before the saints? 6:1 and then. Dzieje wiesz. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Czy pierwszy wiersz, czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że świat sądzić, czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? And chapter 3, also chapter 3, also the next one. Do you not know that we will judge angels? Ja. Czy nie wiecie, trzeci wiersz, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? And verse 9. I dziewiąty wiersz. Albo czy nie wiecie,
że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie uczcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje i tak dalej, nie odziedziczą. I wiersz 15. Czy nie wiecie, chodzi o to wyrażenie, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? 16. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? And verse 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Do you not know? Do you not know? Czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie? Why the apostle says that? Dlaczego apostoł Paweł w ten sposób się wyraża? Because we are so forgetful. Ponieważ jesteśmy tacy zapominalscy w sprawach duchowych. I have a problem with my neighbor. Mam pewien problem z moim sąsiadem. I have no problem. Sorry, but for example. Znaczy nie mam problemu, to jest tylko przykład. And oh, my neighbor takes me one centimeter of my ground. Że mój sąsiad wziął centymetr, czy zabrał centymetr mojej ziemi. I have to go to the judge. Muszę iść do sądu. He will look. Muszę iść do sądu, niech osądzą. And maybe my brother makes some problems with me. Może jakiś brat no sprawia mi jakąś trudność. You remember 35 years ago we had to give me 20 złoty? Pamiętasz, że 35 lat temu didn't give me, yes? Yeah, że nie oddałeś mi 25 złotych? Yeah, to give me 20 złoty, I'm still 35 years waiting. Że czekam 35 lat i nie oddałeś mi. I will not forget that you have some debt. Nigdy ci tego nie zapomnę. So that is we, our hearts. Tacy jesteśmy w naszych sercach. And then he gives a really interesting answer. I mamy bardzo ciekawą odpowiedź. Verse 7 in the middle. Siódmy wiersz w środku. Why you don't suffer, yes? Yeah, why? Yes, why are not? Siódmy wiersz troszkę dalej. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Why not instead be wronged? Why not instead be defrauded? Yeah, this is what I read. Yeah. Yes. Mm-hmm. Who did that? Who did it? Who was the one who was be wronged? Who was be defrauded? Czyli kto był tak naprawdę skrzywdzony czy poniósł szkodę? You remember, we belong to this Lord. Pamiętajmy, że właśnie do takiego Pana należymy, who suffered that lifelong. Który cierpiał przez całe swoje życie. But when my brother says an unkind word, kiedy mój brat powie do mnie jakieś niemiłe słowo, I'm very much in problems. To ja mam no wielką zadrę w moim sercu against my brother. Przeciwko niemu czy niej. And that's what his Bible tells me here. To jest coś, co właśnie Biblia mi mówi. Do you not know? Nie, czy nie wiecie? That the saints shall judge the world. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Do we really judge the world? Czy naprawdę będziemy sądzić świat? Czy sądzimy świat? We will come and we'll judge the world? Czy przyjdziemy tutaj, aby sądzić świat? When Lord Jesus comes. Kiedy Pan Jezus przyjdzie. He comes with all his saints. You mean with all? He with all his saints. Oh, yeah. Wraz ze wszystkimi swoimi świętymi. Every eye will see him. Każde oko ujrzy go. He will judge the world. On będzie sądzić świat. And we, as the heavenly company. I my jako ci święci towarzyszący mu. Are with him. Będziemy z nim. Oh, what a high privilege we have. Jaki niewymowny jest to przywilej. So if then you truly have judgments of the things of this life, let those who are least esteemed first forth in the church to judge. Czy to jeszcze raz drugi wiersz? Jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni, czy nie możecie osądzać sprawy pomniejsze? He says in verse 3 again, not only this world, but also the angels. A w trzecim wierszu czytamy, że nie tylko ten świat, ale też aniołów będziemy sądzić. Not to mention the things of this life. Już nie mówiąc o tych zwykłych, codziennych sprawach. When things of this life have such a high measure in our life. Jeśli sprawy te takie zwykłe, codzienne nabierają dla nas takiej wagi czy takiej pozycji w naszych sercach. Things go wrong with us.
to coś dzieje się złego z nami. Verse 5. Piąty wiersz. I speak to your shame. Mówię, aby was zawstydzić. There's not a wise one among you. Czy nie ma między wami mądrego ani jednego? Not even one in your midst who shall be able to judge between brother and brother. Który mógłby być rozjemcą czy rozsądzić sprawę pomiędzy braćmi? When you remember chapter 1, kiedy jeśli wspomnimy pierwszy rozdział, they were very, very gifted persons. To oni byli bardzo obdarowani przez Boga. And sometimes high gift. Czasem tak bywa, że ten wielki dar in connection with a low spiritual life. Nie idzie w parze z uniżeniem takim w sercu. It's a very bad thing. To jest bardzo złe czy niebezpieczne. And that's what Apostle Paul wants to show to the Corinthians. To jest coś, co apostoł Paweł chce pokazać Koryntianom. Maybe you have not so much these problems in Poland. Może akurat nie macie konkretnie takich problemów tu w Polsce. I grew up in a small village. Ja urosłem czy dorastałem w małej wiosce. And in our little village we have about three different brethren groups. I w naszej małej wiosce mieliśmy trzy różne grupy chrześcijańskie. A small free church where I spend a lot of time in the youth meetings. Mały kościół wolnych chrześcijan, gdzie spędzałem wiele czasu na spotkaniach młodzieżowych. And the Protestant church where also the pastor was really a believer. I kościół ewangelicki, gdzie pastor był rzeczywiście wierzący. So I am very privileged person. A więc jestem, czy byłem bardzo uprzywilejowany. But with 14 years, for me Christianity were all a group of hypocrites. Ale w ciągu 14 lat zdałem sobie sprawę, że chrześcijanie to jest po prostu jedno wielkie grupa, jak to określić, po prostu jest to jedno wielkie kłamstwo, że to są hipokryci. In my relationship, in my family, outside there were people who went before the court because of grounds. I akurat tak się zdarzyło, że ci z tego najbliższego otoczenia mego wierzący po prostu mieli proces sądowy między sobą. That a big house. O ziemię. A big, big house and a lot of ground around. Po prostu był to wielki dom i mnóstwo ziemi dookoła. You could build four or five houses on this ground. Mógłbyś zbudować pięć domów na tej ziemi. But they wanted to have a little bit more. Ale oni chcieli mieć trochę więcej jeszcze. And the children, we realized that. I jako dzieci wiedzieliśmy o tym. Another one went also to the car and was excluded in the meeting. Inny był wyłączony ze zgromadzenia. So for us Christianity was nothing, means nothing. Dla nas to chrześcijaństwo właściwie nic nie znaczyło. And that is what Paul tells to the Corinthians. I to jest coś, o czym apostoł pisze do Koryntian. We have no power. If you live in that way. Żyjąc w taki sposób, dajemy tego dowód, że nie ma w nas mocy Bożej. Do you not know, verse 9? Dziewiąty wiersz, czy nie wiecie? That the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. And that means that sometimes you have to deal with people who confess to be believers. Że mamy do czynienia z ludźmi, którzy wyznają, że są wierzący. And then you say, okay, what they are confessing, it seems to be true. Musimy przyznać, to co mówią, wydaje się słuszne. But you cannot see that. No, ale tego nie widać, trudno to zauważyć. Do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą, nie wejdą do Królestwa Bożego? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor other and so on. No i dalej. Inherit the kingdom of God. Nie łudźcie się. Czyli nie bądźcie zwodzeni, że tego rodzaju ludzie, którzy są wymienieni, jednak nie wejdą do Królestwa Bożego. And that is a word especially for today. I to jest słowo, które dzisiaj ma wielkie zastosowanie, that you sometimes meet Christians, bo czasem my, chrześcijanie, that you cannot see what is going on. Że wśród nas chrześcijan możemy powiedzieć, no co się dzieje, dlaczego tak się dzieje? When we had children to train them in the things of God. Mamy dzieci, które chcielibyśmy jakby nauczyć ich rzeczy Bożych. We had also problems with one of our boys. You? Yes. It's not only outside, also inside. Yeah.
że mieliśmy też problem z nauczeniem pewnego dziecka Bożych rzeczy. In the night he went off with a friend. W nocy wyszedł z przyjaciółmi. We didn't know what to do, what he did, what he did. Nie wiedzieliśmy, co robi. And when we asked him, he said, oh, "Mama, I'm, or Papa, I'm a believer." A potem, kiedy z nim rozmawialiśmy, to chyba chodzi o syna, tak rozumiem, mówił, ale tato, mamo, ja jestem wierzący. And I always said to him, i zawsze mu mówiłem, son, synu, please show it. Proszę, pokaż to. And that is what the apostle means here. To jest to, co właśnie apostoł Paweł ma na myśli, pisząc te słowa. Remember what kind of people are seen here. Pamiętaj, verse 9. W 9 wierszu o jakich ludziach tu jest napisane? Adulterers, przetecznicy, abusers, homosexuals, cudzołożnicy, rozpustnicy, or thieves, złodzieje, drunkards, pijacy. They will not receive the kingdom of God. Oni nie wejdą do Królestwa Bożego. But, ale such were some of you. Ale niektórzy z was. Remember what people the Lord saved. Once again, but, remember what people the Lord has saved. Ale pamiętajcie, że takimi żeście byli i Pan Jezus was zbawił. It is a wonderful but. To jest to wspaniałe ale, tak jest napisane tutaj, a takimi. You are washed. Jesteście obmyci, aleście. You are sanctified. Uświęceni. You are justified. Usprawiedliwieni. In the name of the Lord Jesus. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. By the Spirit of God. I przez Ducha Bożego. So we have a last, nearly last thing in chapter 6, verse 19. I tu mamy na końcu wspomnianą ta, czy prawie ostatnią rzecz w 19 wierszu. I don't know that. Did we? Nie? Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? That the temple of the Holy Spirit is in you. Że tak, że Duch Święty mieszka w was. And that goes on with the same line what we have seen in the first verses. I widzimy, że to jest zgodne z tym, co widzieliśmy wcześniej. Your body. Wasze ciała. Is the spirit of the Holy Spirit. Is the temple of the Holy Spirit. Wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I don't belong to me anymore. Że ja nie należę do siebie, już więcej nie należę do siebie samego. I have now another master in my heart. Mam innego mistrza w moim sercu. And in my life. I w moim życiu. Before I did bad things. Kiedyś robiłem te rzeczy. I robbed. I what? I robbed. Robber. Okay. Kradłem. I drank. Piłem. And had a lot of bad behaviors. No, wiele zła uczyniłem. No, I remember. The Holy Spirit is in my life. Ale teraz Duch Święty jest w moim życiu. And you don't belong to me anymore. I już nie należymy do siebie samych. And that you are not belong to yourself. I tak jest napisane. Nie należycie też do siebie samych. Tak. For you are bought with a price. Ponieważ zostaliście kupieni za cenę. Therefore glorify God in your body. Dlatego wysławiajcie Boga w waszym ciele. And in your spirit, which are God's. I w waszym duchu, które są Boże. U nas nie ma akurat w tym tłumaczeniu tego. We will have a last, or nearly last, in chapter 9. I w 9 rozdziale jeszcze. He also asked Corinthians, verse 13. 9:13. 9 rozdział, 13 wiersz. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Paul was a minister for the gospel. Apostoł był sługą Ewangelii. He stopped working. On przestał pracować. And he wanted to work for the things of God only. I całkowicie chciał poświęcić się rzeczom Bożym. And for that reason he was free also to receive from his fellow brethren. I z tego też powodu miał jakby to prawo, aby otrzymywać wsparcie materialne od swoich braci. But in that way he didn't take anything from the Corinthians. Ale on na podstawie tego jednak nic nie wziął od Koryntian. He knew their low state.
On znał ich słaby stan. And said, I don't want to rob you. I nie chcę was okradać. Mówił, nie chcę was okradać. Use this word ironically. On użył tego słowa tak w ironiczny sposób. But he had a right to do that. Ale on miał prawo do tego. Sometimes we see brothers, especially. Czasem tak bywa z braćmi. Sometimes also sisters can do fully for the works of God. Oczywiście dotyczy to także sióstr, które mogą się poświęcić dla spraw pańskich. When it belongs to the gospel. Po prostu, ponieważ to jest, jakby należy do Ewangelii. And then he says they have a right to live through the gospel. The gospel means in that way for the gospel's sake as personality. The gospel as a personality. I to tutaj jakby chodzi o Ewangelię jako o osobę. So that those verse 13 in the middle. 13 wiersz po środku. Attending the altar are partakers with the altar. Że ci, którzy służą przy ołtarzu, cząstkę z ołtarza otrzymują. Though it's a very simple principle. To jest coś bardzo oczywistego. False teachers had accused Paul because of that. Byli tacy, którzy oskarżali Pawła z tego powodu. But these false teachers didn't know. Ale ci nauczyciele nie wiedzieli. He had not taken anything from the Corinthians. Że on nic od nich nie wziął. And it shows us such a fine conscience in the heart of Paul. Fine, I mean clear, or what? Clear and very fine, very. To świadczy o tym, że on po prostu miał czyste sumienie. Yeah. Only I'm looking for one more left, yeah. Maybe it's a lot. How long? Well, you have to finish. Yes, I have to do it. Yeah, but not immediately. Just to finish the sentence. Yes. So there are a lot of things we have to do. Yeah, jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy czynić. Normally, I thought there was one, two. Do you not? Yes. 24. Here's it. Do you not know? Just 24. 9:24. Okay. Jeszcze 24 werset. 9 rozdział, 24 werset. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. And it has a little bit to do with the, what he said before. To ma troszkę związek z tym, co on wcześniej mówił. He was free. On był wolny. To preach the gospel where he wanted. Aby głosić Ewangelię gdziekolwiek. But it is really interesting to see how we acted. Ale jest to bardzo ciekawe, żeby to zauważyć, w jaki sposób on działał. He wanted to become a slave to reach more as much as possible. Po prostu on był, można powiedzieć, miał to na celu, żeby zyskać tak wiele, jak to możliwe. That I may gain more. Żeby zyskać więcej. Jews, I became a Jew. A po prostu dla Żydów stał się jak Żyd. Under law became not under law. Dla tych, którzy byli pod zakonem, stał się jakby był pod zakonem. We were outside the law, I became outside the law. Jeśli ktoś był niezwiązany przez zakon mojżeszowy, no to on też tak jakby nie był, tak the, można powiedzieć, żył. The only reason was that they may gain those who are. Chodziło o to, aby pozyskać tych ludzi, po prostu stawał się do nich podobny, żeby nie było przeszkody, aby oni przyjęli to słowo. What a seal for the things of God in the heart of Paul. What? Seal, eifer. Seal. Power, what? No. No. Will. Seal. Oh, seal. Z-A-L. Seal. Stamp, or what? No. No. pushed him. To jest coś, co go motywowało in the things of God. Do rzeczy Bożych. That he said in his whole life is like ours. Jego całe życie, można powiedzieć, było takie jak nasze. As if he would run a race. Ale on biegł w tym biegu. You see the old stadium there. Widzimy cały stadion tutaj. And our life is like a race in that stadium. I nasze życie wygląda jak bieg po prostu po tej bieżni. And everybody of us is running. I każdy z nas jest w trakcie tego wyścigu.
For example, Olympia. Na przykład olimpiada. They try make training 4 years. Oni przez 4 lata trenują. Sometimes only for 10 seconds. Po to, żeby niektórzy tylko 10 sekund przebiec ten dystans. But we don't run for 10 seconds. Ale oczywiście my nie biegniemy tylko 10 sekund. We run for eternal glory. Czy dla tych 10 sekund my biegniemy dla tej przyszłej chwały? Sorry. Everybody of you. Każdy z was should run. Powinien biec. In that way. W ten sposób, that he should gain the prize. Aby otrzymać nagrodę, wieniec, medal. With the whole heart. Z całego serca. Brother and sister. Bracia i siostry. There is a running race. Jesteśmy w trakcie biegu. If I take some luggage with me. Jeśli wezmę ze sobą jakąś walizkę. Full with stones. Pełną kamieni. On my rucksack, that is all. Nie, jeśli miałbym taki plecak pełen kamieni, to bieg jest bardzo utrudniony. So, let it all be. A więc lepiej to zostawić, zdjąć z siebie. Look what is forward before you. Spójrz na to, co jest przed tobą. Run in that way, biegnij w ten sposób, that you may obtain. Abyś mógł otrzymać nagrodę. Each one who is verse 25. Everyone who strives for the mastery. 25. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. You have to remember. Musimy pamiętać. That is a race you need strength. Że to jest bieg, w którym potrzebna jest moc. No, don't take luggage you don't need. Nie bierzmy rzeczy czy bagażów, które są niepotrzebne. Beware of what you are eating. Uważajcie na to, co jecie. Fat, more. No, jeśli za dużo tłuszczu czy za duży brzuch. Stomach is growing. Tak, żołądek rośnie. Cannot walk. Nie, ciężko nawet chodzić. You have to remember, you want to win a race. Pamiętajmy, my mamy przed sobą wyścig, bieg. Those who really run on earth. Ci, którzy run on earth, ci na prawdziwi zawodnicy na stadionie. They will get a corruptible crown. Oni otrzymują tylko, można powiedzieć, marną nagrodę. But we are incorruptible. Ale my otrzymujemy ten nieznikomy, czyli ten wieniec, który naprawdę ma wartość. Every one of us. Każdy z nas. Is a runner in that race. Jest tym zawodnikiem w tym wyścigu. And every one of us. Każdy z nas. Want to hear the voice of our Lord. Powinien słyszeć głos naszego Pana. 25 from Matthew verse 21. Mateusz 25 wers 21. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Mateusz 25:21. Każdy z nas powinien to usłyszeć. Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. We have the Lord who will give us reward. Give us what? Reward, something when we reach the race. Prize. Prize. Yes. Mamy Pana, który przewidział dla nas nagrodę. It is enough. We can say he forgave us all our sins. Możemy powiedzieć, że starczy już nam to, że mamy przebaczone grzechy. We will reach glory. Wejdziemy do chwały. And it is enough for us when we hear the voice of the Lord. I to wystarczy, że usłyszymy głos naszego Pana. Well done. Dobrze, sługo dobry. Faithful servant. Wierny sługo. Amen. Amen.
bardziej chcemy wciąż gotowi być. Thank you.
Panie Jezu, pomóż nam iść do Twojego Słowa i do Słowa wykonywać każdego dnia. Prosimy Cię, Panie, daj nam łaski, bo słabi jesteśmy. I nas tak błogosław aż do dnia Twojego przyjścia. Prosimy Cię o nas. Amen. Amen. Przez to,